Elufiastonka, nie powiem, nagram od razu to. Witam Państwa w szóstym odcinku z gry Among the Sip. Mam słonika i rączkę naszego misia. Okej, okay. Silent Hill, rozumiem. Nie teraz. Ale co? Jak nie teraz, to kiedy? Mama! Nie teraz, skarbie. Co nie teraz? O nie. Nie, miałem rację. A teoria się sprawdziła. Że szkurna, nie wywadaj się. To też była gdzie? Mama? Jeszcze nie. Chodzi o ojca. Dlaczego my to widzimy? To jest pytanie. Ty mnie znajdziesz? Aj. Nie chciałbym ginąć, wiesz? Jesteśmy tu. Ona mi jakby pomogła. Jesteśmy tu bez naszego misia. Co jest jeszcze bardziej przykre. Jakby jesteśmy w innej czasoprzestrzeni? To jest bardziej wyblakłe. Słoń. Ostatnie wspomnienie. Ulubiona nasza zabawka. Albo mamy. Jak była młoda. My mamy po niej. Nie wiem. Nie wiem tego jeszcze. Ostatnie wspomnienie. Więc tak. Amulet z naszyjnika babci, którego nosiła mama. Pozytywka, ulubiona mamy melodia, albo nasza. Ulubiona zabawka, ulubiona nasza książka, historia, albo mamy. A, tu jest coś. Pa. R. Par. Parten serwis. Nie. I na końcu słonik. Albo ulubiona nasza zabawka. Albo ulubiona zabawka mamy z dzieciństwa. Taka jest smutna. Na poprzednim odcinku, jak tak mówiłem, to ja naprawdę płakałem. To nie jest skam. Płakałem. Ja płakałem. Fix. No i ta zabawka. Dam radę, misiu. Znajdę cię. W tym odcinku dowiemy się całej prawdy. Szafa. Nie. Pozytywka. Amulet
Naszyjnika mamy. Nasza zabawka ulubiona. Nasza ulubiona książka. A czemu? Dlaczego? Za trzy kropka. O, Frosty Nights. Ja dalej tego nie rozumiem. Jest naprawdę bardzo przykre. Tam jest to to. O kurde, to jest bardzo ładne. Ktoś kto to zrobił. Kosmos i mega. I w ogóle ta szafa jest fajna. Ładna. I zamek. Zamku tutaj nie było. To nie było. To też nie działa. Sowa. Księżyc. To słońce też musi być gdzieś być. Może to symbolizuje słońce. Tu jest słońce. To. Słońce. To. O, coś się zbiło. Muzyczka. Puzzle. Ten czerwony, ten pierwszy. Nasza zabawka. Ej. I sowy. Wygląda jak z Toy Story, bez kitu. Tu piłka. Ej, no nie, bo ja się zaraz znowu rozryczę. Są takie wspomnienia teraz. Przyszedłem tą grę tak naprawdę w jeden wieczór. Pierwszy odcinek nagrywałem dwa dni temu albo wczoraj. Klucz. Trójkącik. To. O. Ten obraz. Ej, te lampy fajne, chciałbym takie w domu. Królik. Drugi puzzle. Całe puzzle. Ciekawe, jakbyśmy teraz tu ułożyli je. Czy by było coś za to? Nie. Tak serce jak pies, taka muzyczka. Się nie da nigdzie wejść. Salon. Nie. Nie. Mama. Ładne. Masz miś. Mamo. Nie, nie. Czemu ty żeś tyle spić, kurwa? Mamo. Miś. Stay away from me. I'm sorry. I never meant to. Wiem, rozumiem. It's too much. Nikt mnie słuchasz. Ej, to chyba o mnie mowa. Mamy misia. Koniec gry, puka. Widzowie, bawiłem się naprawdę świetnie przy tej grze. Dziękuję. Tata. Czy będzie Among the Sleep 2? Prezent od taty. Prezent od taty, miś. To ma sens. Nasz Lesiu jest od taty. O. Ale mam ciary.
gra... Dobra. Kilka słów ode mnie. Najgorzej się bawiłem w czwartym odcinku. Nie no. Ale serio. To była masakra. Najtrudniejszy ten. Teasers. Teaser. Gra ma 6 albo 7 lat. Jeśli wyjdzie Among the Sleep 2, nagram wam je. Przysięgam, obiecuję, nagram. Myślałem też nad grą Little Nightmares. Jeśli chcecie Little Nightmares, piszcie. Myślę, że podobno tam będzie gra. Nie wiem. Grało mi się naprawdę niesamowicie dobrze w tą grę. Ma mega fabułę. No i co? Jest ona do przejścia faktycznie w jeden dzień. Krótka gra, ale naprawdę... Takich gier trzeba więcej. Co mam więcej powiedzieć? Najlepsza gra dla dzieci. Może nie dla dzieci, ale o dziecku. Andrew. Może Andrew Garfield. Anna Diret. Fajne nazwisko, Diret. Gra jest mega. Czekam do końca napisów. Jeśli chcecie Little Nightmares na kanale 1 i 2, piszcie w komentarzach. A ciekawe, czy Little Nightmares jest tych samych twórców, co Among the Sleep. I ciekawe, czy twórcy Among the Sleep wydali jeszcze jakąś grę. To mnie bardzo ciekawi. Ja się dowiem. Tak. Miałem w planach. No, osiądę sobie tak co wieczór, po jednym odcinku. Się okazuje, że jeden wieczór posiedziałem od 22 do 2 w nocy. I przeszedłem całą grę. Niesamowita gra. Naprawdę gra jest mega. No i co? Dziękuję. Jeśli to widzicie, to widzimy się na serii Subnautic z gry Subnautica na kanale 2 marca. Dokładnie. Fenomenalna. Naprawdę. Da się je scrollować. Bez kitu. Siu. Kontynuuj historię, nagamy, kontynuuj historię, to już chyba nic więcej nie będzie. Jeszcze raz, jakie tu mieliśmy piżamki do wyboru? Niebieska, taka z niedźwiedkiem, różowa, fioletowa, rainbowowa, czerwona, żółta, niebieska. Standard. Wybór rozdziałów. Urodziny, nowa historia. Dom. Ogród. Nadal mam moją deskę. No to tak. To w domu grało mi się mega. Na dworze też. Forest House. Czyli lasowy dom. No w lesie czy coś takiego. Fajnie mi się grało, ale naprawdę trudne. Into the closet, czyli w szafie. Final.
sadgę. No i co? Credits. A to nie, to... Nie. 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 Okej, okay, teraz mamy... Co? Nie wiem. Dalej mamy muzeum. Ale muzeum to na końcu, zobaczmy jeszcze to. Tylko w to też chyba chwilę gra. Ale jak nie, to tu jest cutscenka. Fajna. Która tym bardziej rozwali wam głowę. Tu... Jakby już jesteśmy po tym, jak wyszliśmy z tych drzwi magicznych. Jesteśmy dzieckiem. O co tak jak w pierwszym odcinku, gdy się uczyłem uczyć sad. Tu jest coś z ogniem. O nie, tu będą te takie minigierki. To możemy też raz przejść. To jest fajne. Ale to już nie, nie. To już nie w tym odcinku. Za dużo. Za dużo. Lecimy do muzeum. Muzeum. Tu prolog, prolog. No taka minigierka jakby, albo trochę kontynuacja, już nie fabularna, ale to fabularna, albo to fabularna, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To już sobie kiedy indziej ogram. Idźmy do muzeum, poznać prawdę. W sumie chyba nie ma nawet happy endingu, no bo my nawet nie wiem, co się stało z mamą. I prawdopodobnie mama poszła do psychiatryka czy coś. Jesteśmy w muzeum. Na naszym eleganckim. Pamiętam to. Dobra. 4 artefakty plus miś jest jakby. A nie, to jeszcze nie tu. The Art of Among Us. Czyli takie rysunki jakby koncepcyjne. Czy to był jakby zarys tej historii? Oni jakby pierw napisali książkę, a potem jakby zrobili tą historię jako grę. Mega. Actors and creators. Miś. Czy, nie, dziecko i Teddy. Teddy w wersji modelowej 3D. Mama. Mother. Mother. Matka Miranda. Tu w wersji 3D. Ja w wersji 3D. Jakbyśmy dali inną piżamkę, to byśmy mieli Harold, czyli to coś, co widzieliśmy w domu. No. Harold nieźle się przemieni. Hyda. To tego nienawidzę, idź mi z tym. Hip, hep, hip, hap, nie wiem. On nam misia porwał i go urwał. Zaś, no tu są te. What the fuck? What the fuck? No do... Karton box, karton men. Okej, okay, w wersji 3D. Znam już tą postać, tą też. Dom. Podwórze. Podwórko. Dużo. Duże to. Ten dom w lesie, czy dom z lasu, czy coś takiego. No. Into the closet. Closet w szafie. A tam było Forest House. No nie wiem, jak mam to przetłumaczyć na polski, przepraszam, nie znam się. Dico, the playground. Playhouse. Czy jakby. Gra domu? Nie wiem, jak wam to przetłumaczę. No play house. Assets, czyli jakby rzeczy takie. Key objective, czyli klucze w formie przedmiotów. Pozytywka, naszyjnik, zabawka i
Książka. Sofa i takie te różne te. Do programistów się przyda. O! To jest to znane nam już zdjęcie. I podpisy ich wszystkich. No dobra. To. Duże z ich. Dobra. Hey, and welcome to Teddy's grand, I mean, the Museum of Among the Sleep. Fine. Go on, take a look around. Wiem, no chodź. Ło, jaki speed boost. A. Ale speed boosta mam. Chyba miałem to nawet. Chociaż, kurde. 30 power upa dostała. Dostało speed boosta. Aż jak popylamy te. No nie, no bez kitu. Zawodzi mnie to. Popylanie. Nie może nawet ekwipunku otworzyć. Już nie mamy, zabrali nam nasz ekwipunek. Osadkę, no. Tyle się tu wydarzyło. Sad. Chyba, że to jest powrót. Chociaż nie wiem. Albo tu jest powrót. Nie wiem, ja chcę tu do góry pierwić. Na górę chcę zwiedzić całe to muzeum. Pralka. A ciekawe, czy będziemy chodzić po tych lokacjach, na przykład po domu. Tak, tu wracamy, ok. Tam jest też coś, ale to nie. Chodźmy, idźmy tu, gdzie wiemy, gdzieś. Dobra, tak. Obrazy. Obrazy, pianino, zdjęcia. Okej, czyli tu pewnie wrócimy. Koncepcja 3D, tylko jakby bez kolorów. O, to jest zjawa, nasza mama albo my. No fajnie, fajnie. My te wszystkie tu obejrzeliśmy? Tak, chyba. Nie. Tak. Panowie, tu jest podpisywane to wszystko. I tego nie spotkałem. Zdjęcie nasze, rodzinne. Mamy i taty, jakby zamarznięte. Albo babci, dziadka, nie. Kubek. Aha. Piec. To jest taki zły. Cygaro, pamiętam. Pamiętam. Ale to jest fajny pokój. Okej, to była koncepcja to. A nie, to jest ten dom, który zwiedzimy dopiero. Ale to w tych minigrach będzie. To jest koncepcja naszego pierwszego pokoju i tego domu, w którym byliśmy. Nie. Tak, nie, nie wiem, sam już. A. O, zamek. O, ja chcę jeszcze raz przez to przejść. Idź mi z tą piłką, no. Idź ty. Szkoda, że to wszystko się tak okazało, że to wszystko się tak skończyło. Jakbyśmy klikli na misia, to by on nam opowiadał. Tak mówię. Mega. Mega. O. Te dźwięki mamy. Klasy nawet. Koncepcje, arty. Tak pierw zrobili mini budowlę,
a potem je istoczyli w prawdziwe te skry. Patrzcie, no. Wow. Z cud, aż mi się coś włączyło. Window dla mnie pełne. Spierdzielaj mi z tym. Daj mi grać w Among the Sleep. W sumie patrzeć. Już przecież ten zamek to wygląda mega. A to ty. Koncepcja pomieszczeń i tego wszystkiego. Globus. To pamiętam. Tu mówiłem, abym się zesał, jakby się za mną pojawiła. W piątym albo w czwartym odcinku. O, to jest... Co, to już są takie nostalgiczne rzeczy, czy co? Na końcu... Ale po co my tu? To co wyrzuciłem wtedy, pamiętacie? Powiedziałem, że N i wyrzuciłem i powiedziałem, że utonę. Bo w czwartym albo w piątym odcinku. Ha! Ale nostalgia. Do odcinka. Okej. To znam. O, ciebie nienawidzę. Mama. To była najważniejsza rzecz w grze. To jeszcze poznamy. To jest miś. No, to jest taki concept art. Tak nie jest. Tak naprawdę. To jest concept art. A co to jest? Sleep. Ciebie z gry nie znam. To też nie. Co to jest? Ja tego z gry nie znam. To... I to fajne to... Ej, co to jest? Jest jakieś DLC do tego, czy coś? A nie, no tak, to będzie z tego play. Tego pieca nienawidzę, zobaczycie jeszcze. Że są te, co będziemy teraz. To... Nienawidzę tego pieca, ale ma ładne zdjęcie. Okej, okay, welcome to... The Dark Side. Okej. Mama. No i to już koniec. To pamiętam z gry. No. Wytyw. Jakie creepy. A naprawdę tam było przejście? O, ślepy jestem. Jednak chcę, muszę iść do quest. Jest ładny. To jest ładne. Jest bardzo ładne. Nie wiem, gdzie sobie się nasz. Cóż. O, to jest to. To zobaczycie jeszcze. Piecyk, kominek, te takie rury. Różne dziwne. To co to jest z gry? Nie wiem. To chyba zobaczymy dopiero. Tak, i to też, no. Twinda taka. Łóżeczko. Nie. 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 Tu się... Tego wam nie pokażę. Tego... W tym miejscu, na tym odcinku wam nie pokażę. Dlaczego? Zobaczycie. Bo to będzie po prostu... To rozwali wam łeb. Ja wam mówię. I to będzie... Tak zrobimy. 8 odcinków będzie.
To jest szósty, gdzie przeglądamy muzeum i był koniec gry. W siódmym będziemy właśnie to przechodzić, a w ósmym przejdziemy tamte minigierki. Najwyżej jeszcze zrobimy dziewiąty, gdzie poszukamy jakichś sekretów i reszty tych rysunków najwyżej. A jak nie, no jak nie będzie mi się już chciało, to po prostu zostawię grę i adios, koniec serii. Among the Sleep jest naprawdę bardzo rozbudowaną grą i szanuję ją za to, szacun. To sobie możemy skrócić to. No więc do tamtej do tamtego łóżeczka na ziemi wchodzimy i te wszystkie rzeczy, które tu widzieliście, na przykład to, to jeszcze zobaczycie to. To wszystko jeszcze zobaczycie. Tak, mówię wam to. My mamy misia nadal. O, no tak, no bo w tej... Tutaj, jak tu wejdziemy, tak, ja tu poszedłem, nie, tu, tutaj, oj, tą winą przed chwilą zjeżdżaliśmy, nie, to ogram wam, ja to wam ogram, ale inny macie, nie teraz, ale mówię, przejdziemy to, przejdziemy, obiecuję, jest bardzo ważna część też taka, fabularno, nie fabularna. Te sąki. Ale chwila. Gdzie są rysunki, które ja zebrałem? O, to jest pytanie, bo pamiętam, że na Xboxie były. To tu też powinny być. Całe ściany. Chyba, że tam do góry jednak da się wejść już. Mogę wejść. Nie wiem. Chyba, że tu też coś jest. Nie, to jest ten pies, ten kominek, który nam zalało w trzecim odcinku, albo w czwartym, nie jestem pewien, chyba w czwartym to już było. No. Jednak możemy tu wejść, tak, i to jest to. Tutaj mamy wszystkie rysunki, które zebraliśmy. Widzicie? Możecie sobie zastopować nagranie i pooglądać. Obejrzeć. Ej, nie gadaj, że ja wszystkie zebrałem, no. Ostatni był. Tak, zebrałem wszystkie. Skoro zebrałem wszystkie, to mogę otworzyć tą skrzynię? Czemu nie mogę? Aha, to jeszcze musimy. Tak, zbierzemy całą jeszcze tą ścianę. Będziemy mogli zobaczyć, co jest w tej skrzyni, więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i tej serii. Idę spać. Jutro nagram resztę. A jak wy to widzicie, to już pewnie mam wszystko nagrane i po prostu sobie to tak ciup wrzucę. Więc dziękuję za oglądanie tej serii. 6 odcinków przeszliśmy. W sumie szósty jest jakby bonusowym. To jest zakończenie. No ale no cóż. 5/6. Naprawdę to 6 odcinków. Przeszliśmy całą grę. Among the Sleep. Dziękuję. Widzimy się w następnych odcinkach. Gdzie? No to poszukamy jeszcze tutaj tego. No, bo nie mamy wszystkiego. No i no, zobaczymy, co jest w tamtej kołysce, w której się znaleźliśmy, bo tam jest swój łeb. No i zaś jeszcze ta play coś tam, te minigry. Więc dziękuję za serię Among the Sleep Enchanted Edition. Dziękuję. Dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Aha, tu kliknąłem, a to mi chyba resetuje całą poziom. No cóż, dziękuję, do zobaczenia. Do 7. odcinka Elfina.